Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam już ostatni, oficjalny zwiastun nowego sezonu oraz wyciek zdradzający nam, co jeszcze takiego ujrzymy w szóstym sezonie. Fortnite na swoim Twitterze przez ostatnie dwa dni o 16 udostępniało zwiastuny nowego sezonu w postaci skinów wyłaniających się z kostki, a dzisiaj za to, z małym posunięciem o 17, wstawiło ostatni, już trzeci zwiastun w postaci zdjęcia z kostką. Teraz na ekranie widzicie ten nowy zwiastun. Pokazuje nam świecznego pieska albo wilkołaka, kto zwał tak zwał. Mi osobiście w miarę się podoba, ale ocenę końcową zachowam do momentu, aż zobaczę go na własne oczy w grze. To jednak nie koniec nowości na temat sezonu 6, ponieważ wydobywcom danych z FortniteIntellect.com udało się zdobyć oficjalną układkę Fortnite w motywie nowego sezonu, która została ujawniona przypadkowo lub wydobyta z PlayStation Store. I tak kontrastując do sezonu 5, tym razem PlayStation zdradziło nam skrawek nowego sezonu, tak jak zrobił to Xbox w 5 sezonie. A przechodząc do samej okładki, od lewej widzimy naszą DJ Lamę, która jest ubrana w o wiele bogatszy w kolorowy barwy strój, niż na początku mogło nam się to wydawać. Jej białe spodnie się są na kolorowo, a do tego ma wystrzałową oceaniczną bluzę oraz słuchawki. W środku za to stoi kobły z drugiego zwiastuna, która ma różowe włosy oraz strój w czarno-fioletowych barwach. Po prawej za to jest uśmiechnięty Bumble ze strojem pompowanej lamy z nogami, co sprawia wrażenie, że osoba nosząca ten dodatek ją ujeżdża. Nie wiemy, czy to będzie oddzielny skin, czy dodatek do założenia zamiast na przykład plecaka. Wracając do lewej strony, na plecach DJ Lamy widzimy żywego, słodkiego pieska. Ci, którzy śledzą mój kanał, na pewno słyszeli o tym, że flika gry od jakiegoś czasu czyhają wzmianki o pecach, czyli zwierzakach, które moglibyśmy dobrać jako element kosmetyczny. Ten piesio prawdopodobnie będzie do założenia na plecy, albo do wyekwipowania jako kompan, który będzie z nami biegł. Niestety nie jest to pewne, w jaki sposób te zwierzaki będą funkcjonowały, ale wiemy, że nadchodzą. I to tyle. Dajcie znać, co uważacie o tym słodkim piesku, a przygrywam serduszko. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!